Był to dla mnie wyjątkowy dzień. Mimo upływu lat, kiedy dzisiaj rano wstałem, miałem jak więcej energii w sobie. Z większą siłą i z większą mocą dzisiaj zmierzałem do świątyni. To był ten wyjątkowy dzień. Wiele lat trudnych, bo wiele lat oczekiwania. Prawie całe moje życie czekałem na tą chwilę, na ten dzień. Dzisiaj moje serce było przepełnione niesamowitą radością. Moje ciało przepełnione energią. Szedłem trochę przyspieszonym krokiem, bo nie mogłem się doczekać tej chwili. Starałem się żyć najlepiej, jak umiałem. We wszystkim chciałem oddawać Panu Bogu chwałę. Ten sam anioł, ten sam duch, który wiele lat temu mi powiedział, że nie zamknę oczu, nie odejdę z tego świata prędzej, aniżeli nie zobaczę Zbawiciela, dzisiaj przyszedł do mnie i mi oznajmił, że dzisiaj to jest ten dzień. Szedłem zupełnie przyspieszonym krokiem, pełen energii. Nie mogłem się doczekać tej chwili. Kiedy wchodziłem do świątyni, kiedy otwarłem drzwi, zobaczyłem dwoje ludzi, młode małżeństwo, trzymające na rękach wspaniałe dziecko. Wiele takich sytuacji oglądałem, ale to dziecko było jakieś wyjątkowe. Kiedy je wziąłem na ręce, czułem się, jakbym trzymał na swoich rękach cały świat. Podniosłem to dzieci i błogosławiłem. Mówiłem: Ojcze, dziękuję Ci za ten czas łaski. Dziękuję Ci, Boże, za to dziecko, za Zbawiciela, za Chrystusa Ci dziękuję, kochany Boże, że moje oczy mogą tego doświadczać, że mogę go oglądać. Chcę Ci dziękować, kochany Boże. Chcę błogosławić. Myślę, że tak by przedstawił tą historię Symeon, gdyby mógł stanąć tu dzisiaj przed nami. Ale ta historia też została zapisana w Ewangelii Łukasza. W 30 wierszu 2 rozdziału Symeon mówi: gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie śmierć. Niesamowite słowa. Kiedy czytałem tą historię, to właśnie taki obraz mi się przedstawił w moich myślach. Jak to musiał być trudny czas dla Symeona, słuchajcie. On całe życie oczekiwał. On całe życie czekał, aby mógł doświadczyć właśnie tej chwili. Jakże musiała być niewysłowiona radość w jego sercu, kiedy mógł trzymać Zbawiciela świata, Stwórcę świata na swoich rękach. To było tak wielkie wydarzenie, że w 29 wierszu mówi: teraz puszczasz sługę swego. Panie, według słowa Twego w pokoju. Anioł wcześniej mu objawił o tym, że nie odejdzie z tego świata, póki nie zobaczy zbawienia. Mógł odejść w pokoju. Jego serce było przepełnione pokojem. Na pewno wszyscy znacie też historię Pawła ze Starsu. Paweł, kiedy zobaczył Jezusa w drodze do Damaszku, był bardzo religijnym człowiekiem. I w drodze do Damaszku, kiedy stanął na jego drodze Chrystus, całe jego życie się zmieniło. Że w późniejszych czasach apostoł Paweł mówi,
Takie słowa zapisane w liście do Filipian. To jest to drugi rozdział, 21 wiersz. Pierwszy rozdział, 21 wiersz. A bowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwia mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. A bowiem jedno i drugie mnie przyciąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przyjdę. Słyszeliście też historię o Tomaszu. Zapisanym jest w Ewangelii Jana, 21 rozdziale, kiedy mówi takie słowa, kiedy uczniowie mu mówili, że zobaczyli Pana, a on mówi, nie zobaczę, póki nie dotknę, póki nie włożę rąk w rany jego, moich palców, nie włożę w jego rany. Był wzrokowcem, raczej musiał doświadczyć czegoś dotykiem, niż uwierzyć na samo słowo. Ale gdy zobaczył, powiedział, Pan mój i Bóg mój. Symeon mówi, że upadnie i powstanie przez niego wielu. Tam nie jest napisane, że odpadnie przez niego wielu, ale upadnie. Niektórzy twierdzą, że chodzi to o upadek, po prostu taki, że w Izraelu wielu ludzi upadły pewne ich myślenie, religijność. Ja myślę też, że tak. Ale myślę, że na pewno wielu musi najpierw upaść, aby doświadczyć Chrystusa. Kiedy stoisz na swoich dwóch nogach i kiedy stoisz na twardym gruncie i myślisz, że wszystko możesz dokonać w życiu sam, nie doświadczysz Chrystusa. Musisz upaść. Nie upaść w grzech. Nie musisz upaść tak daleko w grzech, ale po prostu musisz doświadczyć potrzeby Chrystusa. Jeżeli nie otworzysz swego serca i nie ukorzysz się, nie ugną się twoje kolana i powiesz Pan mój i Bóg mój, jeżeli nie powiesz tego, że doświadczyłeś Zbawiciela, to nigdy go nie doświadczysz. Musisz go przyjąć do swego serca. Dopóki na tronie twojego serca będzie zasiadać twoje własne ja, twoje własne ego, nie doświadczysz. Ja w moim życiu myślałem podobnie. Kiedy byłem młodym chłopakiem, bardzo szybko chciałem być dorosły. Myślałem, że dorosłość polega na tym, że już będę umiał palić papierosy, tak jak mój tata. A później myślałem, że dorosłość pewno polega na tym, że się pije piwo. A może jakiś inny alkohol. I z czasem moje życie zaczynało się zmieniać. I zamiast być dorosłym życiem, zaczynało być życiem przepełnionym goryczą. I zamiast wzrastać, to coraz bardziej upadałem. Ale dopiero kiedy doświadczyłem prawdziwego Jezusa, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę jestem gotów za Niego, dla Niego umrzeć, nie za Niego, tylko dla Niego. Kiedy moje serce się przepełniło Jego Bożą miłością, kiedy Go zobaczyłem na krzyżu Golgoty, gdy zobaczyłem Jego rany, kiedy mogłem dotknąć tych ran, kiedy mogłem ich doświadczyć, kiedy zobaczyłem tą krew spływającą za mój grzech, za moje winy, za tą moją dorosłość, za te moje upadki dorosłego życia, wtedy prawdziwie zaczynałem doświadczać Chrystusa w moim codziennym życiu.
Podobnie jak apostoł Paweł, 3 rozdział, 7 wiersz poniżej. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Myślałem, że jestem kimś wyjątkowym. Myślałem, że jestem religijnym człowiekiem. Że to, co wykonuję w swoim życiu, to jest coś niebywałego. I to właśnie o to chodzi. Apostoł Paweł myślał w sposób taki, że chociaż mógłby pokazać ufność w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, mówi w 4 wierszu 3 rozdziału. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Zobaczcie, tak wielkie wartości z dobrego rodu, niesamowite osiągnięcia. To wszystko apostoł uważa za szkodę dla siebie. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję w 8 wierszu za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I w moim życiu to wszystko, co było do tej pory, to uznaję za śmiecie. To moje życie było pozbawione bez sensu. Ono nie miało celu. Ono nie miało niczego, co by nadawało sens memu życiu. Dopiero kiedy doświadczyłem Jezusa, kiedy doświadczyłem prawdziwego Chrystusa, wtedy moje życie zaczęło nabierać sensu. I nabiera z każdym dniem coraz bardziej. Apostoł Paweł powiedział, że zyskiem dla niego by była śmierć, bo o wiele lepiej by mu było być z Chrystusem. Ja myślę, że dziś tak się przejawia miłość do Chrystusa. Jak bardzo bym pragnął dzisiaj być z Nim. Jak bardzo bym pragnął dzisiaj przytulić się do Niego. Ale ze względu na tych ludzi mieszkających w moim mieście, ze względu na tych ludzi, którzy mnie otaczają każdego dnia, mówię, Panie, pozostaw mnie chociaż jeszcze jedną chwilę, abym mógł im powiedzieć o Twojej miłości, abym mógł powiedzieć o Tobie. Ale tak naprawdę, tak jak Symeon, tak jak apostoł Paweł, tak jak Piotr, tak jak inni, byłbym gotów już z tego świata odejść dla Chrystusa, aby być z Nim. Ale ze względu dla tych, którzy są na tej ziemi, którzy są wokół nas, moim pragnieniem jest, aby głosić Ewangelię, aby głosić to, co jest w moim sercu. Oni doświadczyli Chrystusa, Pana Jezusa, Chrystusa całym sobą. Nieraz tak się zastanawiam, kiedy oglądam ludzi, niekiedy bardzo religijnych, bo takim ja byłem. Jakiego oni poznali Jezusa? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy poznałeś w ogóle Jezusa? Zastanawiałeś się nad tym, jaki tak naprawdę jest Twój Jezus, którego Ty wierzysz? Bo mój Jezus to jest Bogiem. Wczoraj, dziś taki sam. Kiedy nieraz rozmawiam z ludźmi, zastanawiam się, jak wielu mówi, wiesz co, muszę iść do lekarza dzisiaj, a przecież Jezus uzdrawia wczoraj i dziś taki sam. Jakiego wierzysz tak naprawdę Jezusa? Jak wiele rzeczy dzisiaj ludzi odrywa z powrotem od głównego celu. Jak wiele ziemskich spraw odwraca uwagę i często moją uwagę chce odwrócić od tego, co jest najważniejsze. Ale ten Jezus, którego ja znam, zostawił wszystko. Zostawił królewski tron.
zostawił wszystko w niebie i przyszedł jako człowiek na ziemię, aby cierpieć za mnie. Nieraz tak sobie myślę, kiedy przychodzi jakieś przykre doświadczenie i już mi się wydaje, że prawie nie mogę temu podołać, to wtedy wznoszę swoje ręce do Pana. Moje serce zaczyna być przepełnione Bożą miłością, Bożą energią, Bożą radością, jak serce Symeona. Tylko mogę sobie wyobrazić, jak szybko zasuwał do tej świątyni. I tak wtedy ja staję z powrotem na silne nogi i pokonuję trudy, wszelkie trudy życia. Bo Jezus nie dał mi ducha słabości. On mi dał ducha mocy, miłości, powściągliwości. Nieraz zaczynam wdawać się w dyskusję i zaczynam mówić niepotrzebne rzeczy. I wtedy przychodzi mi na myśl Jezus i mówi: Włodek, nie otrzymałeś takiego ducha, ty otrzymałeś ducha powściągliwości. Nie musisz mówić słów niepotrzebnych. Nieraz przychodzi zdenerwowanie na mój język i wydaje mi się, że już nie mogę zapanować nad tymi emocjami, ale wtedy przychodzi myślenie, przecież ty nie dostałeś takiego ducha. Dostałeś ducha miłości, że potrafisz tego człowieka zrozumieć. Nieraz już przychodzi jakieś słowo na język i chcesz coś powiedzieć. Przecież nie dostałeś takiego ducha. Tylko dostałeś ducha mocy. I w tym duchu mocy nie muszę wyrażać niepotrzebnych słów. Nie muszę używać zamienników. Nie muszę unosić się złością ani gniewem. Nie muszę spoglądać na drugiego człowieka, jakbym był lepszy od niego, ale jak na brata, jak na siostrę, na człowieka, dla którego też umarł Chrystus. Za każdego z nas oddał swoje życie. Nie otrzymałem ducha lęku, strachu, ale miłości, odwagi, mocy, powściągliwości. Jakiego ty wierzysz, Jezusa? Kiedy przychodzą słabości twego ciała, kiedy przychodzą dolegliwości, to może najpierw biegniesz do jednego lekarza, może później biegniesz do drugiego lekarza, potem biegniesz do jakiegoś znachora, potem do jakiejś babki zielarki i w końcu widzisz, że to wszystko nic nie przynosi. Przychodzisz, mówisz: Panie, tylko Ty mi pozostajesz. Może trzeba odwrotnie, bo i Pan może wskazać dobrego lekarza, dobre zioła i dobrą pomoc, ale w wielu przypadkach może sam zadziałać, abyś poznał, jak wielki jest Bóg, jak pełen jest miłości, abyś mógł chodzić w spokoju, abyś nawet mógł odejść w pokoju. Nieraz chciałem zrobić coś na siłę. Przecież Jezus nigdy nic nie robił na siłę. Zawsze przychodził w miłości. Jaki jest Jezus, którego ty wierzysz? Jezus powiedział: choćbyście co zatrutego wypili, nie zaszkodzi wam. Wiesz, ja nigdy bym się nie ośmielił poddać go próbie, żeby wypić truciznę i patrzeć, czy umrę, czy będę już z nim, czy nie. Ale głęboko wiem, że cokolwiek się dzieje wobec mnie, wokół mnie, nie może mi zaszkodzić, bo mój Pan jest ze mną. I wszelkie trudy życia, bo Jezus nie przyszedł po to, aby mnie się żyło wygodniej, abym życie miał usłane różami, bo On, który przyszedł z Królestwa Niebios, urodził się w Betlejemie, w stajence i wiele musiał wycierpieć za mnie. Ale wiem jedno, że z Jezusem mogę pokonywać
wiele trudów codziennego mojego życia. Pamiętam, jak kilka lat temu wykonywaliśmy usługi na wschodzie Polski. Wszyscy mówili, że nie będzie zimy. Była sobota i było niesamowicie ciepło. Chyba było z 14 stopni na plusie. Zostaliśmy na niedzielę tam, bo to dosyć daleko od Wolsztyna, 5 kilometrów. Kiedy obudziliśmy się w poniedziałkowy ranek, kiedy poszedłem na dół do auta, kiedy odpaliłem szyby zamarznięte, pół metra śniegu na zewnątrz, a na termometrze nie dowierzałem własnym oczom. Minus 22 stopnie. A mówili, że nie będzie zimy. Któż to może wiedzieć? No i chłopacy przyszli, wsiedli do auta. Majster, ile tam jest? Nie wiedziałem, czy mówić prawdę, czy... Mówię, minus 22. Jechaliśmy na tą budowę i myślałem sobie, Panie Boże, co my będziemy robić? Uwierzcie, że Pan Bóg dał siłę, że mogliśmy wykonywać nasze prace. Zmietliśmy ten puch i wykonywaliśmy naszą pracę i nic nie było do poprawki. Nawet nikt nie narzekał, że było zimno. Jakoś dziwnie wszyscy byli rozgrzani. Aż niesamowite wydarzenie, dlatego o nim dzisiaj mówię, bo podobną sytuację mamy na zewnątrz. Bóg daje we wszystkim, jeżeli do Niego przychodzimy w pokorze. Ja dzisiaj jestem wolny od wszelkich niedoskonałości. Grzech nie może nade mną panować. Kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, przestałem być grzesznikiem. Jestem w grzesznym ciele. I nieraz się zdarza tak, że to ciało upadnie. Ale ja nie jestem grzesznikiem, bo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie nieustannie. Było tak w moim życiu, kiedy chciałem być dorosły. Paliłem nikotynę. Dzisiaj było takie pytanie, czy macie postanowienia noworoczne. Wiele razy próbowałem. Wiele razy chciałem rzucić palenie. Wiele razy używałem różne gumy, różne tabletki, nic nie pomagało. Ale kiedy oddałem tą słabość na górze Śnieżce Panu Bogu, uwielbiając Go na tej wysokiej górze, Pan Bóg dał mi wolność od tego nałogu. Pan Bóg mnie uwolnił od wszystkich nałogów. I ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, wiecie, że no tak, Pan Bóg mnie uwolnił, ale ja tam jeszcze nieraz dziś popalam. Nie. Bo Bóg jak coś zabiera, to zabiera. I kiedy byłem nadpobudliwy, kiedy byłem nadgorliwy, oddałem to Panu Bogu, Pan Bóg to zabrał. Tego nie ma. Kiedy nadużywałem środków zmieniających świadomość, Pan Bóg to zabrał. Bo oddałem to Mu, modliłem się do Niego. Boże, wyznaję mój grzech, wyznaję moją słabość. Bóg mnie uwolnił. To jest Pan Bóg, którego uwielbił Symeon. To jest Bóg, który zmienił życie Pawła ze Starsu. Paweł, który jechał do Damaszku prześladować Kościół Boży. Jego życie się zmieniło w jednej chwili. To jest Pan Bóg Włodka, który jeszcze do niedawna był zupełnie innym człowiekiem. Ale kiedy spotkał Jezusa, Jezus zmienił moje życie. W Nim jest moc. Nie tylko nadzieja. A może przede wszystkim nadzieja i moc. Nie wiem, bracie, jak dzisiaj to słowo do Ciebie przemawia, jak przemawia do Twojego serca. Chciałbym, żebyś dzisiaj pomyślał nad tym niedzielnym słowem. Ty, który dzisiaj słuchasz na tej sali, Ty, drogi przyjacielu, który być może będzie słuchał gdzieś tam na internecie, bo być może jeszcze w jakichś innych środkach przekazu. Jakiego wierzysz Jezusa?
bo mój Jezus jest Synem Bożym. Nigdy mnie nie zostawia, kiedy przychodzę do Niego. Zawsze mnie pomaga. Jezus uzdrawia, daje nowe życie i zmienia życie. Byłem niecierpliwy, jestem cierpliwy. Nie potrafiłem kochać, potrafię kochać. Byłem zniewolony, jestem wolny. Miałem miłość obłudną. Dzisiaj znam miłość prawdziwą. Tak jest mój Jezus. On jest we mnie, a ja w Nim. Chwała Tobie, Jezu.